Robercie, co tutaj się dzieje? Bardzo tutaj jest, urząd gminy nam przygotował przepiękne atrakcje. Jak widzimy, płonące auto podgrzewa naszą atmosferę w derbach Jarota. Kajs powie nowe skończyce. Serdecznie zapraszam. Tak, oboje zawodników, którzy grają ofensywnie, przeszliśmy nawet na dwóch napastników, ale nadal rażą tą nieskutecznością. Nie będziemy się tu usprawiedliwiać, bo Jarocin tak samo grał piąty mecz w ciągu dwóch tygodni. My mieliśmy też daleki wyjazd, ale jakby to nie ma wpływu. No, z przebiegu spotkania wiemy doskonale, że powinniśmy dzisiaj tutaj zainkasować 3 punkty. No i czas pokaże, czy ten punkt dla Jarocina się okaże na tyle cenny, że pozwoli im się utrzymać. Ja osobiście im tego życzę, no jak się uda, to jak najbardziej ich drużyna z Wielkopolski zostanie. Nikt tutaj chyba nie oczekiwał, że my się położymy i będziemy czekać na to, że Jarota to spotkanie wygra, tak? No, to jest akcent sportowy. Są w trudnym położeniu, ale miejmy nadzieję, że to gdzieś odda piłkarsko. No my dzisiaj zagraliśmy, myślę, że jedno ze słabszych spotkań. Widać było, że ten mecz się nie toczył w takim tempie. Pierwsza połowa to zupełnie nachodzonego. My się gdzieś dopasowaliśmy do tego, że Jarota się cofnęła i broniła się. No oni mieli taki swój plan, my za wolno to realizowaliśmy. I tak jak mówimy, no, te sytuacje niewykorzystane to nie jest tylko to spotkanie, tylko wiele innych gier w ostatnim czasie.